Okej, okay, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry King's Bounty i Wojownicy Północy. Moi drodzy, w ostatnim odcinku po prostu tutaj staliśmy w miejscu i mieliśmy atakować tego typa. No ale no niestety czas nieubłaganie mijał, także musiałem zastopować tą grę. Dobra, lecimy. Lecimy na tego typa szybko. Dalej nie słychać dźwięków z gry, niestety. No nie wiem czemu, ale się domyślam. Dobra. Lecimy. Wiadomo, standardowa procedura. Okej. Jeszcze to opierdolniemy. No i elo, nie? No i elo. Okej, GG. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ładnie. I teraz tak. Przede wszystkim trzeba tutaj zbierać te wszystkie rzeczy z ziemi. To jest raz. Dwa. Tutaj mamy misję. Tungsten jeszcze nie odkryliśmy. Muszę rozprawić się z duchem, tak? Czyli opowiedzieć Rudej Hestrze. Musiałbym do Rifty iść. No tak. Dobra, mamy tutaj misję od Alvana. Tak więc wejdźmy. I mamy tutaj fajne rzeczy u niego, nie? Okej, jedna misja już jest. No i super. Okej. Okay. Czyli tak, czyli mamy tych trzech chłopów. Weźmy ich. A co jeszcze? To weźmy, żeby to ulepszyć. I to wszystko generalnie, nie? No. Dobra, weźmy tutaj złoto. Odkryliśmy tutaj? Tak, tylko odkryliśmy, świetnie. Tutaj muszę wejść, nie? O właśnie. W taki oto sposób. O, ten to tam jest, ale na szczęście nas to nie dosięgnie. Dzisiaj akurat była mocna u mnie burza.
gdzieś tak o 9:00. O dziwo. Także... Ale szybko rozwalony chłop. Ha. Fajnie. Dobra, i teraz tutaj twoja kolej leci. No i już go nie ma. Bez strat oczywiście. Dobra. Coś odkryjemy tutaj? Coś ciekawego? Chyba nie. Nic nie ma. Szkoda. Jak nic nie ma, no to nic nie robimy tutaj, nie? Dobra. Idziemy tutaj. Sorry. Lecimy tutaj, miałem powiedzieć. Bo tu akurat mamy też sporo rzeczy do wzięcia. Teraz tak. Weźmy tak. Oczywiście ten lodowy smok jest odporny na to, więc muszę tutaj wziąć Władcę Północy. A, już więcej nie mogę mieć, tak? Mogę tak jebnąć, nie? Dobra, już ciebie nie ma, typie. Jeszcze tutaj jebniemy. Smok już tutaj nie poleci. Gryfy tak samo. Także bez problemu. Zabijemy ich wszystkich, nie? Okej. Ciekawe. Nie powiem. Dobra. Z łatwością rozprawieni. Mana plus 5, fajnie. Przynajmniej coś. Właśnie, tutaj był jakiś skarb, czy nie? Nie, nie. Nie, tutaj nic nie było. Dobra. Lecimy dalej. Coś tutaj będzie? Zobaczmy. Sprawdźmy to miejsce. O, coś mamy tutaj, no proszę. To bardzo dużo rzeczy, widzę. O, będzie ktoś nas atakował, słabi przeciwnicy, dobra. Szkielety będą nas atakować. Także let's go na nich. Wiadomo. Łucznicy i zwykłe szkieletory. No dobra. Tutaj doleć. Dodatkowa Valkyria leci. Na rej. Dobra, ładnie. Palni jeszcze coś takiego, żeby nie strzelał do nas ten typ. I żeby tutaj nie dotarł poprzez teleport, nie? Także tak trzeba robić z nimi. Ty już dzwon. Daj mu dodatkową turę, żeby zebrał ten skarb. Dobra. No i elo. Już po nim, nie? 34 tysiące obrażeń, to jest potwornie dużo. Ostrze Armagedonu, mówisz? To już zaraz to robię. Już to robimy. Opanuj. I co? I lecisz... Śnieżyce. W to miejsce, wiadomo. Dobra. Jeszcze Władca Północy leci. Dobra. Jeszcze strzały Hildy lecą. Kudy, kiedy ja dostanę jakiś poziom umiejętności? Wiadomo. Spowolnienie, mówisz?
Słabiutko. Na szczęście tego zabijamy. Walim ją może, co? Dobra, elo. Ściepie nie ma dopiero. Daj mu dodatkową turę, dlatego że ten no niestety ma jeden ruch. Dobra. Roś się trochę do przodu i walnij w tą wieżę. Spowolnienie. Dobra, nic ciekawego. To co? Lecimy dalej, nie? O! Tak będzie bardzo w porządku. Dobra. Wież już nie ma. I leci co? Szał Gudridy, nie? W nich. Niech będzie, nie? No i ty. To wszystko. Dobra, teraz trzeba tutaj manę odnowić, nie? Jakoś. Jeszcze coś tutaj było, o właśnie. Tak, na wszelki wypadek, gdyby tutaj... Dobra, wiesz, już nie ma. Także... Dobra, walnij w tego typa. Walnij tak. Dobra, i jeszcze twoja kolej. Dużo obrażeń. Nie ma co. O, poziom 10 już. Zajebiście. Dobra. No i elo. Bardzo dobrze ci tak, chamie. Lecimy dalej. O, jakiś skarb był. 100 tysięcy sztuk złota, fajnie. Tutaj coś mamy, intelekt, super. Jaja pająka. Jajo pająka znowu. Dobra, jeszcze twoja kolej idzie. Typie. Dziękuję bardzo. Bardzo szybko mana nam się odnawia. Co jest plusem, nie? U nas. Dobra, elo. Jeszcze tutaj walniemy coś takiego. Cyk. Okej, okay, świetnie, poszło. W niego. Ten prawie zabity.
To jeszcze ty duchu zostałeś. No i elo. Dobra. Zrobione. Mana plus 50. Widmo, no to takie trochę... Takie sobie. Chyba mamy już wszystkie czary? Nie jestem pewny. Ale chyba już tak to jest. No widzę, że tutaj nie muszę za bardzo tutaj wyrzucać. Bo generalnie nie mamy jakiegoś tam nowego czaru, który mógłbym mieć. Ale ulepszyć zawsze warto, nie? Tylko w co? Dobra. Lecimy dalej. Okej. Kolejny przeciwnik do zabicia. Walniemy tak. Dobra. Powinno być już po problemie. W nagrodę masz tutaj dodatkową turę, chłopie. No i elo. Dalej, lecimy. Tutaj mamy kolejne jaja, kolejne kryształy, kolejne złota i tak dalej, co leżą tutaj na ziemi. Coś tutaj będzie? Tutaj nic nie ma, nie? O, mamy. Okej. Kolejny typ do zabicia. Ciekawe, do czego nas tutaj doprowadzi? Ta jaskinia. O kurde. Dużo tego się dobrało. Bardzo fajnie, a nie? Ach, pudło, niestety. Dobra, w ciebie walniemy. Kolejne pudło. Okej. Nie jest wcale tak źle. Dobra, teraz go walnąłem. Już po tobie, nie? O, i poziom w górę w końcu. Tyle samo co wcześniej. Dodatkowo 5200 doświadczenia, co mnie też bardzo cieszy. Kolejne kryształy. O, tutaj też mamy kolejne kryształy. Cholera, jest dużo tych kryształów, wiecie? Złota też. Przede wszystkim. O, kogoś tutaj mamy zaznaczonego, widzę.
Jakiegoś smoka, no tak. Dobra. Tutaj mamy złoto. Gaś pyłu. Jajo pająka. Okej, okay, lecimy na smoka. Let's go. Tym razem mamy w końcu bossa, nie? Zabicia. Trzy smoki to jest mało. Weź wali może dobrze, co? Na przykład tak, walnij. Niech będzie. Weź skarb. Teraz tak, walnij w tego smoka. Świetnie poszło. Teraz walnij w tego ducha. Trochę do przodu. Walnij w tego szkieletora, żeby tutaj za bardzo damage'a nie zadawał. No, tu jest strasznie dużo szkieletorów, więc trzeba na nich uważać. No tak, tak jak mówiłem, trzeba na nich uważać. Dodatkowa tura dla nich, niestety. Tak myślałem, niestety. Trochę się cofniemy. Walniemy znowu w tego szkieletora. Jeszcze raz to samo. Daj może jakiegoś posłańca może. Niech będzie. Żeby mi tutaj trochę przeszkodził. Dobra. Już tutaj ten zdechł typ. Dobra. Aha. Dobra, okej. Ostrożnie. No i super. Powinno już być bardzo git, nie? Teraz tak. Wikiński wir może, co? Lepiej. Wampirom zadam trochę więcej niż zombie. Dobra. A przynajmniej tyle. I może strzały Hildy jeszcze raz. Okej. Okay. No, jeszcze trochę ci brakuje. Dobra, nice. Fajnie poszło. No i fajnie tutaj zadałem im free damage. Smoczy nekromanta. Kontrakt wypełniony, o dziwo. Smok nekromanta, pustoszący cmentarze lodowej wyspy, został w końcu zgładzony. Teraz zmarli mogą zaznać spokój w swych grobach. Okej, okay. No i super. Coś tutaj było jeszcze? Jakiś skarb? Secret? Jakiś? Skrzyneczka, nie? Szkoda. Może coś tutaj jeszcze znajdę? Nie wiadomo. Może tu jakoś, nie? No nie, dobra. Dobra, lecimy dalej. Wynosimy się stąd, bo chyba tutaj już więcej nic ciekawego nie będzie. Okej, wyjście będzie tutaj. Coś tutaj było? A, tutaj już byłem akurat. Dobra, wychodzimy stąd. No i teraz tak. Smok nekromanta zabity. Zabij rza wononiego. Wonogiego. Tak.
No dobra. To lecimy do góry. W takim wypadku. I szukamy tego typa. Coś tam było? A, tutaj nic ciekawego nie było. Dobra. Nieważne. Tutaj mamy dom rybaka, który był... właśnie, tutaj jest statek, tak? Tak, dobra. O tym też trzeba pamiętać. Weźmy tutaj kilku typów. Weźmy kilku arcymagów, żeby miał full. Dobra. Idziemy do góry i weźmy jeszcze to złoto, które leży na dole. Okej. Fajnie. No i teraz tak, do statku. Będziemy sobie pływać teraz. Po to, żeby załatwić kilku typów. Bo tak wiecie, lotem no niestety nie zrobimy tego, nie? Tak to też nie zrobię, tutaj nie przejdę, więc musiałbym jakoś inaczej dotrzeć. No chyba, że... Tak muszę, nie? Tak muszę. Szkoda. Tak też, nie? To jak mogę tutaj dotrzeć? Nie wiem. To jak ja mam tutaj dotrzeć, skoro tutaj jest zablokowane? Tam też. To jak? Tu nie mogę. What the fuck? Może jakiś tutaj rybak da mi przejście. Albo wiecie co? Albo mogę... Z drugiej strony mogę pójść do Rifty i załatwić tą sprawę z tym duchem, tak? No to muszę iść do Rifty. Bo tak to nie przejdę, nie? Okej, super. Tak, lecimy i tutaj będziemy mieli tą rudą babę, nie? Okej. Zabierz nośnik ducha dla Hestry. Dobra, no to muszę znowu iść do Lodowej Wyspy i się rozprawić w końcu z tym duchem, nie? Lodowa Wyspa. Dobra, lecimy i kierujemy się na wschód. Tutaj proszę bardzo, gdzieś powinien być. A, no i fajnie. I chyba znaleźliśmy tego typa, tak, rdzawonogi. Dobra. Zanieś nasilnik rudej Hestrze. Okej, okay. No to... Idziemy. Dobra, jesteśmy.
i zanosimy ten naszyjnik. Okej, no to walka leci teraz. A to powinno być łatwo, nie? Z nimi. Ile mają tutaj hapsów? 7 tysięcy. Spoko. Jak dla mnie. Bardzo spoko. Strzały Hildy najpierw. Dobra, ktoś tam oberwał krytyk. Jeszcze może... Aha, nie masz szału, tak? Szkoda. Shit. Dobra, jedna wieża już leci na rei. Teraz tutaj poleci wieża za chwilę. Dobra. Jeszcze tak sobie zrobimy. Halo? I ciebie też nie ma. No już po wieży, ale tutaj obrywa. Tutaj też obrywają moi. Szkoda. Dodatkowa tura dla ciebie musi być. Dobra, mnie to też ginie. Fajnie, żeście się ustawili, wiecie? Dlatego robię coś takiego. No prawie. Ale mogę tak zrobić, żeby ten się nie ruszał jako drugi, nie? Więc jak najbardziej mogę zrobić coś takiego. I bez strat będzie, nie? No i super. Dobra. Zrobione. Okej, weź nagrodę i teraz powiedz rybakowi i Jariemu, że może wrócić do domu. Teraz będziemy mieli od niego chyba już dostęp do łodzi. W końcu, nie? Dobra. Lodowa wyspa, tak. Lodowa wyspa. Okej. I misja wykonana. Super, nie? Handluj. I coś tam mamy, ale słabą rzecz niestety. Okej. Dobra. Okej, mamy teraz tak. Zawonogiego. Zapiszemy sobie grę na wszelki wypadek, gdyby nam tutaj się nie zwiesiła gra. O właśnie. I teraz będę mógł go zaatakować. Obyśmy tutaj nie tracili za dużo wojska przez niego. Tym razem mamy wikingów, nie? Do pokonania, także...
mało kryształów, szkoda. Walnij w tego typa. Walnij jeszcze tutaj. Blisko byłeś, typie. Halo, już ciebie nie ma. Daj mu turę do przodu i czekasz, co zrobi ten typ. A, teleportuje się, okej. No dobra. No dobra. To jest nic, ale wydaje mi się, że mogę go uleczyć, nie? Super, poszło. Teraz tutaj możesz walnąć go po ryju, nie? Już po nim. Szybko załatwiony. No i w nagrodę zrobiliśmy misję. Nikczemny pirat rdzawo, nogi nie żyje. Teraz nikt już nie będzie przeszkadzał w impocie i ekspocie towarów ze wspaniałej lodowej wyspy. Super. Teraz możemy tutaj brać te wszystkie skarby, które tutaj sobie pływają. Coś tutaj jest? Nic tutaj nie ma chyba, nie? O, mamy coś jednak, dobra. A jednak było coś ukrytego. Dobra. Złoto. I mamy tutaj kolejny statek z trochę silniejszymi typami. Okej. Okay. To co, jazda? Pójdź po ten skarb, może. Wani... tego typa, lepiej. Wani teraz w tego typa. Tutaj możesz walnąć, byłeś blisko, ale nie do końca. Dodatkowa tura dla ciebie. Czekasz. Zobaczymy, co zrobi. Spowolnił, nie? A to spoko, nic nie szkodzi. Dobra. Zabijemy może ciebie, co? Dobra, i jeszcze ciebie. A pudło jednak. Dobra, teraz. Teraz poszło. I mamy już załatwione. Zrobione. Tutaj mogę być. No chyba, że coś tutaj nie odkryłem. Dobra, mamy tutaj jednak wszystko odkryte. Okej. Okay. Lecimy dalej. Upłyniemy sobie tutaj. Sprawdzimy, co tutaj będzie. No tutaj akurat nic nie będzie. Szkoda. Może gdzieś na północy coś będzie. Zobaczymy. Sprawdźmy to. Już znowu jestem blisko poziomu 80, nie? Trzeciego. Ciekawe. Jakiś pingwin. Zobaczmy, co on tutaj będzie robił. Dziwny ptak. No logiczny, nie?
Mogę teraz kupować u niego runy i kryształy. To bardzo dobrze. Mogą mi się sprzedać, nie? Weźmy tutaj kilka run do kupienia. Run magicznych oczywiście. Damy sobie style. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, daj to. Mamy i tak w kurwę złota i tak. Także bez problemu mogę tutaj brać ile chcę tego, nie? Weź to, to będzie lepsze. No jeszcze kupimy kilka run. Chcę coś kupić, chcę coś kupić. Kupujemy non-stop. Dobra, już tyle wystarczy, bo za dużo złota wydałem. Co by tutaj wybrać? To wziąć? Czy to? No tutaj daje szybkość odzyskiwania many. No nie wiem właśnie. Jeszcze ta magia chaosu. Trochę mi brakuje jeszcze do tej magii chaosu poziomu trzeciego. Tutaj też mi brakuje wróżbity. Może jeszcze zaczekamy z tym ulepszeniem. Morale do ludzi wikingów. Tu mamy git. Tu potrzebuję run magicznych. Weźmy oratorstwo. Lepiej co? Kurde, szkoda, że nie mogę tutaj wymienić run za te runy magiczne może, nie? A mogę tylko i wyłącznie kupić. Szkoda wielka. No ale dobra. Przynajmniej na plus, nie? Wychodzimy z tym czymś. Dobra, lecimy dalej. Zapiszemy oczywiście tą grę. Tutaj już nie mogę przejść, prawda? Tak, już tutaj nie mogę przejść. Czyli nic z tego już. Tutaj nie mogę, jednak też. Oczywiście, że mogę się przeteleportować, ale nie chciałbym w ogóle tutaj, wiecie, znowu kupować tego non-stop. Tych statków. Bo i tak prędzej czy później tak wyląduję w tym miejscu, nie? Dobra, coś tutaj mamy jeszcze, dodatkową misję. Sprawdźmy. Kurde, no tutaj mamy wybór, czy stanąć po stronie gryfów, czy smoków. Dobra, najpierw to zrobimy, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, lecimy tutaj znowu. Wejdźmy do tej komnaty. Zobaczmy, kogo możemy tutaj spotkać. Zabójczy przeciwników. Czarne smoki, czerwone i zielone. Możemy ich zarąbać. Czemu by nie? Why not? Także robię coś takiego, wiadomo.
Szanek oczywiście nie zabiję, ale za to krytyki mogę walnąć, nie? Także na plus. Dobra, weź teraz tak, strzał i Hildy może. Dobra. Weź tutaj skarb. Zrób tak, żeby tutaj zdać damage jakiś, nie? Na przykład tym smokom. O właśnie. O, księgę przywołał, widzę. To nie fajnie z jego strony. No i tutaj walnie, no tak. Znowu to samo. Wiadomo. Walnij może to, co? W to miejsce. Żeby tutaj ta księga zaklęć nie przynosiła nam wstydu. Dobra, mamy krytyk, piękny. Zajebisty krytyk. Możemy go tutaj zabić, ale zanim to zrobimy, damy mu jeszcze tą turę i zabijamy tego smoka. Dobra, kit. Przybądź tutaj, bo będziesz się tutaj zaraz wskrzeszał. Okej, krytyk, ładny. Dobra, już ciebie nie ma, typie. A, ty też musiałeś? Boże święty. Dobra, ile masz tur? Dwie tury, tak? To muszę jakoś ciebie... rozproszenie dać na ciebie. I wtedy może coś zrobimy. Zabijemy tego typa. Zabić jednego? No nie wiem właśnie. Przyryzykować. Zaryzykujmy. Okej. Okay. Trochę tutaj do niego pójdź. Wskrzesz sześć, trzech. Wskrzeszaj dalej. I teraz możesz tutaj zadawać ten damage. Takie sobie. Dawaj tutaj. Wryj. Super. Ładnie. Coś jeszcze mogę tutaj zrobić? No proszę. Dawaj. Jednego smoka. No i git. A on się tutaj porusza. I znowu ta księga zaklęć jebana. Dobra. Już po tobie. Bez strat, chłopie. No i jest kolejny level up. Fajnie to wszystko leci, nie? Tylko, że bez runy magii niestety. Jaka szkoda. By nam się sprzedała, nie? A, miałem przeczytać, fuck. Pójstem już. Przez przypadek kliknąłem. Może jakoś przy montażu to zastopuję. Zobaczymy. I żebym o tym nie zapomniał oczywiście, nie? Wiadomo, jak ze mną jest. Dobra, wracamy do tego kruka. Zapiszemy sobie grę. I lecimy tutaj do niego. O! Runy magii otrzymałem w nagrodę. Trzy sztuki po każdej z tych run. No i otrzymałem tytuł Przyjaciel Gryfów. Pomogłeś gryfowi Siranowi w sprawie smoczycy
Masa latek, a on nagrodził cię tym tytułem. Teraz wszystkie gryfy wiedzą, że jesteś ich druhem. No i super. No i fajnie poszło, nie? Kurde, tą ofertę specjalną musiałbym już tutaj zakończyć misję, bo i tak więcej chyba nie znajdę tych roomów i tak. Także, no cóż. Coś jeszcze. Zaszyć sobie z wikingami. Aha, zgładziłem już te smoki, no to mogę już iść do Cornadigora, tak. Królową Amelię muszę znaleźć. I tyle, tak? I tyle. Dobra, no to co? Wracamy. Wracamy. Tylko... coś mogę jeszcze tutaj odkryć? Coś tutaj jest, ale... nie, no chyba nie już. Tutaj nie mogę. Tutaj też nic nie odkryłem za bardzo. Dobra, wracamy. Wracamy do Rift. Bardziej do... nowego Kordaru, nie? Bo tam muszę iść. Dobra. Riftia, tak, Riftia. Bo przy Riftii będzie bliżej. Dobra, i teraz możemy tam polecieć do Kordaru. Tutaj będzie. Zapisz grę. Kiedy coś boty tutaj ostatnio się nie pojawiają. Ciekawe czemu. Dobra. Okej, idziemy tutaj. Nie wiem, czy jest do tego druga droga. Pewnie nie. Dobra. Cornadigor. Okej. Nie ma sprawy. Wynegocjuj traktat pokojowy między królem Kornem Digonem a królem Asfaldem, czyli król Asfalt jeszcze. Wracamy do Rift po raz kolejny. A, tutaj nie będzie akurat. Ale gdzieś widziałem jakieś wejście stamtąd. Tylko nie wiem gdzie. A, tutaj. Tylko tutaj. No tak. By i tak nic nie zmieniło i tak. Dobra. Lecimy, lecimy. Riftia. I lecimy do góry, nie? Coś tutaj mamy, widzę. Jakiegoś wroga? Nie, tutaj był tylko kamień jakiś. Dobra, nieważne. Asfalt. No i super.
Wyspa Tungsin, wreszcie. I mamy już całą odkrytą mapę, moi drodzy. Także jest zajebiście. Dowiedzcie się, czemu orkowie rozpętali wojnę na Tungsin? Okej. Tylko, że musiałbym... Aha, tutaj nic więcej nie będzie. Dobra, no to... Wracamy skąd przyszliśmy. Jeszcze tą Amelię muszę znaleźć jakimś sposobem, ale nie wiadomo, gdzie ona może być, tak szczerze mówiąc. No, zobaczmy. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Zbroja gór. Okej, okay, wezmę to. I tyle na razie. I teraz tak. Poziom czwarty. 5 do obrony. To nam daje 4 do obrony. Aha. Tylko, że 600 do dowodzenia. Odporności na obrażenia astralne. Okej. Zobaczymy jak z wojskiem... Ojeju. Za dużo. Za dużo strat. Muszę tak brać. Niestety muszę tak brać. Dobra, skoro udało nam się dostać się do Tuskandu? Jak to się zwie? Tungsinu. Tak, do Tungsinu. To pójdziemy jeszcze raz do Rifty. I tam będziemy mieli nasz statek, nie? Ta prawa myszka, no niestety mocno mnie tutaj triggeruje. Nie chcę się złapać za bardzo, nie wiadomo czemu. Dobra, polecimy. Polecimy jeszcze do wschodniej części wyspy. Bo tam raczej już chyba nie znajdziemy niestety rumu. Tak obstawiam. Zrób coś takiego lepiej i kliknij te wschodnia wyspa wolności. Tu już chyba raczej nic z tego nie będzie. Okej, okay. No i misja ukończona, także teraz możemy zdobyć sowę kolejną i będzie po misjach pobocznych prawdopodobnie, tak obstawiam. Dobra, Tungsin teraz.
Okej, okay, kolejna misja poboczna. Tutaj też mamy misję. Tu mamy coś do zebrania. Pewnie jakąś obronę. No i dobra, lecimy. Okej, okay, na samym początku mamy jakąś dziwną wiochę, przy której mogę zastopować. I teraz mogę wziąć tutaj pierwszy tutaj skarb. Kupiec jodur. Okej. Okay. 15 do many. Wiadomo, wiadomo. Dobra, ci tutaj będą tylko Wikingowie, tak? Tak, będą tylko Wikingowie. Jest 4 do obrony. Odporność na obrażenie od magii, od ognia i lodu. Może być ciekawe, więc wezmę to. I wezmę może tą tarczę, chociaż i tak mam tą tarczę już i tak. Także co nam to daje w ogóle? Aha, mogę tutaj jeszcze ulepszyć magię chaosu, no tak, rzeczywiście. Dobra. Mamy w cholerę statków do zebrania, wiecie? Bardzo mnie to cieszy. O, skarb. Fajnie. Podobno orkowie tutaj rozpętali jakąś wojnę, mam rozumieć, tak? I wikingowie się tutaj bronią, jak widać. No dobra. Skoro tutaj są trochę słabsi, no to trochę będzie expa od nich, nie? W nagrodę. I oby bez strat. Aby teraz nie oberwać. O! A jednak tutaj coś dał. Won. Tutaj trochę niepotrzebnie mu dałem tą turę, ale to jest już chuj z tym raczej. Zrobimy coś takiego. Lepiej. Dobra. Trochę do przodu trzeba dać. Wali w tego ogra. Dobra, git. Teraz oni się ruszają, prawda? Mhm. Teraz oni się ruszają, niestety. Ładnie, brawo. Super strzał. Tutaj też piękny strzał leci. No nie wiem. Może nie no, bez przesady. A może i dobra. Ryzyk fizyk. Oj, super. Ładnie poszło. No i elo. A, prawie. Oj, blisko, blisko, blisko. Blisko było, bardzo blisko było, żebym tutaj stracił. Żebym miał jakieś straty, oczywiście. Było bardzo blisko. Także
Jaja, pająka, super. Dowodzenie. Tam z rogami. Co to jest? A, jakieś słabe gówno, dobra. To już nieważne. Weź runę magii. Ona mi się bardzo sprzyda, ta runa magii. Wiadomo. Tutaj coś mamy, złoto, okej. Tutaj coś jeszcze jest? Nikt nie mieszka w tym nędznym domostwie. Namiot jest pusty. Zabójczy poziom uch... gyr. Okej. Dobra. I nic nie masz, tak? Dobra. Czy tutaj nic nie będziesz miał? Słabi wrogowie, kolejni. Dobra. Lecimy na nich. Wali tutaj. O właśnie. Tego właśnie potrzebowałem. Wali tutaj jeszcze. Tak lepiej zadałeś niż tak, nie? No dobra, niech ci tam będzie. O, przywołałeś kogoś, no proszę. Jeszcze raz coś takiego widzę. Dobra, won. O, już ciebie też nie ma. Aha, czyli jeśli on zginie, no to ten niedźwiedź też ginie, okej. Dobrze wiedzieć. Tak szczerze mówiąc, to ja nie wiedziałem o tym, że no mogę, że ten ork może ich przywołać, nie? Zabójczy przeciwnicy, 13 cyklopów. Nie no, na razie nie, zobaczymy później. Ogniste ważki. Jeb w nich. Niech będzie tak. No i elo. Dobra. Zrobione, no to teraz tutaj lecimy. Pokonywać kolejnych przeciwników. O Jezu, serio? Naprawdę, Rui Os? To muszę to rozwalić szybko. No właśnie. Dobra, walnij tutaj. Walnij tutaj. Świetnie. Trochę do przodu. Walnij tutaj. I teraz tak, daj mu dodatkową turę. Zaczekaj. Dobra, wskrzeszaj się. Bierz skarb.
dodatkowa jego tura. No i elo. Już po problemie. Okej, co my tutaj mamy? Baradoka mamy. Maczuka ogra, zestaw ogra, no to już mam. Ale tutaj mamy tych wojowników, chociaż z drugiej strony i tak nie są mi do niczego potrzebni. I tak. Także szukamy innych wojowników. Tutaj coś mamy. Świetnie. Tutaj też coś mamy. I tutaj też coś mamy. Okej. I mamy tutaj w końcu sobę. Ostatnią już sobę. Do wzięcia. No i fajnie. Bardzo słabi przeciwnicy. Mogę ich tutaj zarąbać. Dodatkowo. No to co? Śnieżyca? I lecimy. Dobra, i jeszcze tutaj możemy pójść. Strzały Hildy. Cyk w nich. Dobra, uśpiony. Runa mocy. I tak już mi do niczego nie jest mi przydatna ta runa mocy. I tak. Także. Atak plus jeden, zawsze coś. No i mamy misję u kłusownika Dereka. Tutaj mogę ulepszyć tą kuszę, prawda? Tutaj mogę wziąć tą kurtkę. I tutaj nic nie ma ciekawego. Dobra, zapiszemy. Lecimy. Zawiczonego jednorożca na Tungsin. Okej. Okay. Czany jednorożec. No i mamy tutaj roślinę do zabicia. Lub raczej do uniecystwienia. Tak. Uniecystwienia. Dobra, git. I teraz weź ten skarb. Okej, okay, i teraz wali w to miejsce. Znakomicie. Tutaj wali jeszcze dodatkowy damage. Jeszcze tutaj wali. Super. Dodatkowa tura dla ciebie, wynagrodę. No, będzie strzelał. Nie tym razem, gościu. Do mojej armii, tak? Chłopie. Okej, okay, mamy jakiś tunel. Czy tam jaskinię. I tutaj mamy kolejnego typa, który ucieka ode mnie. To dobrze. Albo i nie. Jednak przechodził tą stroną, a nie uciekał. Dobra, na razie jest git. I walimy tego może, co? Walimy jeszcze tutaj. Tutaj trochę do przodu walniemy. Okej. Okay. Dodatkowa tura, wiadomo. Bronimy się.
No i super. Weź ten skarb i zabijaj. Po nich. Dobra, weź to. Kamikadze, okej. Weź dowodzenie. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Tutaj też mamy coś ciekawego. Wężowe jaja, spoko. Odświeżamy. Tutaj jeszcze nie odświeżyliśmy i tutaj też. Dobra, trzeba tutaj trochę polatać. Może co? Co by na to? Tutaj mamy do wzięcia. Tutaj też mamy do wzięcia. Gdzie jeszcze? Tutaj coś mamy jeszcze? Jakaś brama była do otwarcia. Gdzie to było? Gdzie to było? Tutaj? Tutaj? Nie wiem. Nieważne. Pójdźmy tutaj, bo jeszcze chyba tutaj nie odkryłem tego miejsca. Może będzie tutaj jakiś skarb. Nie, nie ma nic tutaj. Szkoda. Myślę, że coś będzie, a tu dupa. A, nie odkryłem tego miejsca akurat. Tutaj, o właśnie. No i bardzo dobrze. No to co? A, tutaj jeszcze mamy kolejną misję. Widzę. To fajnie. Dobra, dowodzenie na plus. I mamy knuda wojownika. Aha. No dobra. Handlujemy. Zobaczmy, co ma tutaj. No tutaj akurat nic nie ma, niestety. Także nic z tego. No to co? Porozmawiajmy z nim jeszcze. O, nie za bardzo. Zabij czarnego jednorożca na Tungsin. Coś tutaj jest, widzę, ale nie mogę tego odkryć za bardzo. Atak plus jeden, fajnie, zawsze coś. O, nie mogę tutaj wchodzić. Tutaj coś mamy, jakąś latarnię morską. I tutaj możemy wziąć złoto i runę magii. Fajnie, bardzo fajnie. Coś jeszcze dodatkowo? O, mogę tutaj coś zrobić, ale potrzebna jest runa magii. To za bardzo mi to nie pasuje. Orki, kolejne. Zobaczę jeszcze, kto jest godzina. 16:27, no to jeszcze z 10 minut będziemy tutaj walczyć z tymi gałganami. O, no i super. Na sam start zawsze spokojnie. Tylko musiałbym tutaj to rozwalić już powoli. No właśnie. Taki oto sposób mogę to zrobić. Walnij jeszcze strzały Hildy. Super. Teraz walnij mniej więcej tak. I walnij w taki oto sposób. Trochę do przodu. Wani w tego, żeby tutaj nie dotarł za szybko. A, pudło jednak. O, jednak pudło. Niestety. Broń się. Bo i tak nic nie zrobisz i tak. Dobra. Jeszcze ty.
Okej. Okay. To ładnie. Zabijamy ciebie w końcu. Ciebie też. Prawie. Dobra. Jeszcze ty. No i git. Bez strat. Wiadomo. Dobra. Weźmy tutaj runę umysłu. Coś jeszcze mamy tutaj ciekawego? Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Wiesz, kim jestem? Zielanka Halotta. Oj, tutaj mamy tego jednorożca, nie? Widać go na górze. Dobra, zobaczmy, co ona tutaj ma. Jakieś słabe rzeczy. No, to możemy wziąć tak dla jaj. No i tyle. Dobra, co ma takiego? Trochę słabsi przeciwnicy. Dobra, lecimy na nich. Elfy, elfy. Zabicia. Dobra, szybko padli ci strzelcy. Bardzo mnie to cieszy. Idziesz tutaj. Wali teraz tego typa. Walnij w to miejsce. Jeszcze twoja tora, typie. Okej, okay, co on zrobił? Aha, błogosławieństwo, tak. On tylko to zrobił, dobra. To weźmiemy tą skrzynię i zabijamy tego wilka. No i super. O, dostaliśmy róg. Bardzo fajnie. Po pokonaniu czarnego jednorożca zabierasz jego dumną ozdobę, róg jednorożca. I znowu muszę tutaj opanować przedmiot magiczny. O nazwie Miecz Armagedonu, czy jak tam się zwie? Ostrze Armagedonu, tak. Ostrze Armagedonu. Weźmy tutaj. Tak. Super. Przynajmniej na plusie jestem. A, niestety nie mogę przywołać znowu tych. Szkoda, nie? Dobra, walnij w to miejsce może co? Lodowy kolec, to za bardzo mi to nie pasi. Pójdę tutaj lepiej. A, mogę tak dotrzeć nawet, no proszę. Czyli jednak mogę tak zrobić, nie? Ale to i tak nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Oj, pudło. No i owieczka leci. Do przodu trochę. Czekasz. Co on robi? Co on zrobił w ogóle? What the fuck? Aha, gejzer. No to jest nic, to jest żaden damage, tak naprawdę. Dobra, bronimy się i walniemy tego frajera głupiego. Strzał Gudridy musi być. Albo weź strzał Hildy, o, to będzie lepsze. Dobra. Paru załatwiono. Jeszcze strzał Gudridy leci. Dobra. Jeszcze trochę ci brakuje. Ile? 141. Mech. Zrób tak.
Dobra. To jest nic. Walnij w tego typa. Typiarę raczej. I koniec. GG. Zero strat, wiadomo. Aha. Skraszowała mi się gra, no pięknie po prostu. Dobra, słuchajcie, trzeba kończyć, skoro mi się skraszowała gra. Tak więc dzięki wszystkim za obejrzenie. Słyszymy się kolejnym razem w kolejnych odcinkach z gry Kings Bounty Wojownicy Północy. Już za tydzień.